Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze obraduje w sprawie złożenia wniosku i zainterweniowania dotyczącego terenów górskich, wsparcia terenów górskich i podgórskich, ponieważ zapomniano od 90. lat już, ponieważ ustawa kiedyś obowiązywała, ustawa o terenach górskich, i ta ustawa wspierała nie tylko rolników, ale również wspierała same gminy i wspierała przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców. Na chwilę obecną tą ustawę zamieniono, powiedziano o tym, że jest ONW i tereny górskie są na obszarze ONW. Natomiast jest to nieprawdą, ponieważ ONW jest rozszerzone na całą Polskę i tak naprawdę nasz powiat kamiennogórski, powiat jeleniogórski, powiat kłodzki i częściowo wałbrzyski są to powiaty o trudnych warunkach gospodarowania, ale nie tylko gospodarowania, ale również życia, i te powiaty wymagają dodatkowego wsparcia. Te tereny wymagają wsparcia dla samorządów, wsparcia jeżeli chodzi o remont dróg, o infrastrukturę, ale również wsparcia indywidualnego do produkcji rolnej, ponieważ nie ma szans konkurować rolnik z Podwrocławia, rolnik z Poznania, rolnik z Równin z rolnikiem z terenów górskich, ponieważ tu koszt produkcji jest trzykrotnie wyższy i amortyzacja sprzętu, a także nie ma możliwości wyboru rolnik z powiatów górskich co do upraw roślin. Nie ma za wiele wyboru. Musi po prostu tylko i wyłącznie uprawiać takie rośliny o krótkim okresie wegetacji. I to wszystko. Tutaj mocno będziemy interweniować do ministra, do Komisji Rolnictwa, do prezydenta, a także do urzędów, do marszałka województwa i do wojewody w tej sprawie. I próbujemy obudzić również wójtów, burmistrzów z terenów górskich, aby również do tego naszego wniosku i do tego postulatu również dołączyli. W powiecie kamiennogórskim w każdej z gmin jest po jednym reprezentancie. Z gminy Lubawka jest reprezentantów dwóch w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej. Z gminy Kamienna Góra jest dwóch reprezentantów. Z gminy Marciszów również jest dwóch reprezentantów. I rada, ta cała grupa właśnie tworzy Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Ja, Bożena Kończak, przewodniczę tej radzie, i Andrzej Mitczak z Ciechanowic, rolnik z Ciechanowic, jest delegatem na walne zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej na zjazd.